Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. W ten grudniowy szary dzień, jakże serce rośnie patrząc na tak piękną wystawę, na takie piękne dzieła sztuki zrealizowane przez artystów prześwietnej, przesławnej Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Witam wszystkich artystów tejże uczelni. Chciałem w imieniu wszystkich powitać władze uczelni. Jest koło mnie prorektor, pan profesor Piotr Bożyk. I jest drugi prorektor, pan profesor Jan Dudaj. Zapraszamy tutaj, panie profesorze. I jest pan dziekan, profesor Józef Murzyn. I oczywiście duża tego przedsięwzięcia. Tu bym mógł długo mówić i wyrazy wdzięczności i niskie pokłony pani profesor Ewa, która jest prodziekanem, ale członkiem naszej Rady Programowej, duszą tego przedsięwzięcia. Witam serdecznie jeszcze raz wszystkich, aby nie przedłużać i nie wstrzymywać Państwa przed, mam nadzieję, jestem głęboko o tym przekonany, wspaniałymi wrażeniami duchowymi. Oddam w tym momencie głos panu rektorowi. Szanowni Państwo, bardzo mi miło widzieć Was tutaj w tym wspaniałym ośrodku. Witam Państwa w imieniu Akademii Sztuk Pięknych. Kiedy parę lat temu ówczesny rektor elekt Stanisław Tabisz zaproponował mi, zwrócił się do mnie, żeby zostać prorektorem, to byłem przerażony totalnie. Broniłem się jak lew. W końcu padłem na tym polu bitwy. I jak się okazuje, nie żałuję, bo jest wiele plusów. Jeden z wielkich plusów jest ten, że bywam często na Placu Matejki, wobec czego jestem blisko moich kolegów rzeźbiarzy, a dziedzina jest mi bliska i to promieniowanie tej sztuki jest ogromnie mocne i przeprzymę, że ja sobie tak podkradam to pole twórcze, które potem realizuję w swojej dziedzinie, również bliskiej rzeźbie, bo się teraz zacząłem zajmować tymi rzeczami. To jest wspaniała wystawa i strasznie odczuwam ją tak ciałem. Ja muszę przyznać, że wiele dzieł sztuki odczuwam ciałem. To znaczy, jak słyszę dobrą poezję, jak słucham dobrej muzyki, to czuję, że jak jest dobra sztuka, to chcę pędzić do domu i pracować nad swoimi rzeźbami, nad swoją twórczością. I tutaj jest bardzo mocny polek. Właściwie, no jeszcze raz tu czekam, ale trochę czasu w Orońsku, ale już bym chciał pędzić do swojej pracy. Dziękuję bardzo. Zapraszam do wystawy. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, nie taka miała być kolejność wystąpienia, ale czekamy na kuratorskie wystąpienie pani profesor Ewy Janus, która jest spiritus mowę z całego przedsięwzięcia, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i koncepcji artystycznej. I zaraz pewnie dowiemy się o wszystkich rudymentach, niepokojach, rozterkach kuratora związanych z tym przedsięwzięciem, z tą piękną wystawą. Ja chciałem powiedzieć dwie rzeczy, że jedna to jest kwestia pytania, jaka jest zawarta w tej wystawie. Krakowska Szkoła Rzeźby to jest kwestia. Niektórzy mówią, że rzeźba dzieli się geograficznie na poznańską, warszawską, krakowską. Na to pytanie odpowie nam pani profesor Ewa Janus, która przestudiowała tą materię. Druga sprawa to jest kwestia naszej współpracy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. I chciałbym tutaj jako dziekan Wydziału Rzeźby w jakimś sensie, póki jeszcze co, przewodniczący temu gremium artystów, którzy skupione są wokół Krakowskiego Wydziału Rzeźby, chciałem serdecznie podziękować właśnie dyrekcji Orońska za to, że po pierwsze możliwa jest ta wystawa, za to, że były możliwe wszystkie wcześniejsze wystawy, które krakowskie środowisko mogło tutaj realizować jako pojedynczy artyści w wystawach indywidualnych, jak i w wystawach tematycznych.
i z wielką nadzieją na dalszą współpracę. I tutaj perspektywy nie śmiem zakreślić, bo pewnie ginie w dalekiej, dalekiej przestrzeni przyszłości. Serdecznie dziękuję. Serdecznie chciałem podziękować uczestnikom tej wystawy, artystom, którzy potraktowali to jako miejsce, jako forum, jako zdarzenie, gdzie można by się było po prostu w jednym miejscu, w jednym czasie spotkać. O tym też pewnie pani profesor będzie mówić i nie chcę tutaj wyprzedzać. Na koniec ja bym serdecznie, możliwie najbardziej gorąco podziękować właśnie pani profesor Janus jako osobie, która włożyła wielki wysiłek i uruchomiła swój intelektualny potencjał, oglądając nasze prace, szukając pewnych spięć, koneksji, różnic, kontrastów, aby w sposób najbardziej jasny, klarowny krakowską szkołę rzeźby pokazać. Myślę, że państwo przyłączycie się do tych gorących podziękowań. Ja w imieniu nas wszystkich, ale również jestem uczestnikiem tej wystawy, w imieniu całego środowiska krakowskiego, akademickiego, chciałbym pani Ewie serdecznie podziękować i wręczyć kwiatuszek. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Ja musiałam zachować komfort wypowiedzi. Proszę państwa, może zacznę od rzeczy najważniejszej, ponieważ wystawa prezentuje środowisko krakowskie, ale realizację tej wystawy przyjęło na siebie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. To tutaj, w tych murach realizowaliśmy tą wystawę i chciałam serdecznie podziękować za tą wspaniałą gościnę, za tą opiekę, którą tutaj mieliśmy przy realizacji tej ekspozycji. Chciałam serdecznie podziękować gorąco panu dyrektorowi, bez którego pomocy po prostu to by się nie udało, dlatego że w dzisiejszych czasach jednak pewne sytuacje wymagają dobrego przyjacielskiego również wsparcia, bo czasy mamy trudne. Chciałam bardzo podziękować pani Ani Podsiadły, która z taką dynamiką, a jednocześnie ostrożnością i niezwykłą czułością do wszystkich prac, podchodząc do końca wytrzymała tą temperaturę poetyckości i serdecznie za to wsparcie dziękuję. Wszystkim pracownikom technicznym, którzy tutaj mieli również ogromny wkład. Wystawa naprawdę jest bardzo duża i wymagająca szczególnej troski. Uczestników mamy 37, blisko 65, około nawet 70 prac. To jest naprawdę ogromny wysiłek dla Wydziału Rzeźby. Wydaje mi się, że to jest jedna z nielicznych wystaw tak logistycznie i również wydaje mi się merytorycznie wymagających wkładu, pracy, zabiegów i tak dalej. Także jeszcze raz serdeczne podziękowania na ręce pana dyrektora. Natomiast w dalszej kolejności jako kuratorowi przypada mi po prostu konieczność tutaj wyjaśnienia pewnych kwestii, które wydają się kluczowe. Myślę, że zacznę troszeczkę od historii. Mianowicie kilka lat temu na Radzie Programowej, w której miałam zaszczyt uczestniczyć, pojawił się taki pomysł, aby środowiska akademickie w Polsce prezentowały tutaj swój dorobek twórczy. Raczej miało być to związane z diagnozą teraźniejszości, powiedzmy, pewnego znalezienia się na forum ogólnopolskim, gdzie będziemy mieli szansę konfrontować swoje doświadczenia, pokazać jakby swoje współczesne oblicze. Czekaliśmy kilka lat na tą prezentację z różnych względów i w momencie, kiedy został postanowiony ten termin, okazało się, że równolegle na Akademii prowadzimy temat naukowo-artystyczny pod tytułem Krakowska Szkoła Rzeźby. Ideą tego tematu, tego hasła, była właśnie chęć znalezienia pewnej refleksji, głębszej refleksji dotyczącej jakby naszej tożsamości, którą moglibyśmy przyjąć jako nie związaną z pewnym stereotypowym myśleniem o Akademii, ale
posiadającą pewne swoje uzasadnienie wielowarstwowe. W związku z tym temat tego projektu badawczego został automatycznie przeniesiony na tą wystawę. I bardzo się cieszę, że tak się stało, dlatego że od razu, w momencie, kiedy zaczęłam myśleć o tej wystawie, przełożyło się to na pewną konfigurację całego projektu. A mianowicie, myśląc o szerokiej jakiejś analizie tego zagadnienia, musiałam uwzględnić również przeszłość. Proszę tutaj nie przyjmować tego w kategoriach jakby przeszłości zamkniętej, ale myślałam tutaj o pedagogach, którzy już nie biorą aktywnej, nie prowadzą zajęć na Wydziale Rzeźby, jak i wyjście, spojrzenie w przyszłość, czyli to, jak wygląda współczesne, autentycznie to najmłodsze pokolenie. W tej amplitudzie można dopiero myśleć o pewnej analizie. A więc na wystawie mamy pracę twórców, których młode pokolenie już nie zna ich prac, i są młodzi dyplomaci, których oblicza niektórzy nie znają jeszcze. Zatem wydaje mi się, że to centrum jest świetnym miejscem, gdzie tą szeroką jakby perspektywę panoramy właściwie można pokazać. Proszę Państwa, na pewno wielu z Państwa zastanawiało się, czy ten tytuł Krakowska Szkoła Rzeźby to powinien zostać wypatrzony tym imieniem, czy właśnie może przyjąć taką tezę, którą chcemy udowodnić, ponieważ wiemy, że tak jest. Ale tak się stało, dopóki prac, który to niestety musiał być dowolnym wypatrzeniem paradowskim, postawił akcent na wyeksponowanie osobowości twórczej. Tak rozumiem krakowską szkołę, tak rozumiem w ogóle szkołę jakąkolwiek. Składa się ona z indywidualności, które podążają własnymi drogami i nawet jeżeli mają w sobie pewne pierwiastki jakby spuścizny, które gdzieś dźwigają, to myślę, że ta wystawa właśnie pokazuje, jak niezależne, jak autonomiczne są te postawy twórcze. Ta identyfikacja wydaje mi się, że powiodła się, a Państwu mam nadzieję, pomoże to również jakby w nowej odpowiedzi na to pytanie, czy taka postawa rzeźba istnieje. Post factum liczę na to, że zadamy sobie również szersze pytanie dotyczące tego, jak wygląda Akademia Krakowska, będąca w sercu historycznego miasta. Właśnie, obarczona tradycją, historią, czy to jest dla nas balans, czy to jest ciężar, czy to jest wyzwanie, które pozwala nam się mierzyć z najnowszymi jakby sprawami, czy to jest wartość. Tu musimy sobie znaleźć na to odpowiedź i myślę, że ta wystawa jest takim przyczynkiem do tego, jak właśnie ta przeszłość, ta spuścizna rzutuje na nasze następne rozwiązania. Czy one mają jakieś znaczenie, czy określają naszą tożsamość, czy są pewnym elementem zakwalifikowanym już jakby do przeszłości. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, zapraszamy do zwiedzania wystawy.
Ale to jest na
Tak,